Miłe, złego początki. W taki sposób można podsumować wizytę futsalistów KSG Znowżgowie, gdzie zmierzyli się z Zawiszą Malwę. W 16 minucie rezultat spotkania otworzył Dariusz Rychłowski. Riposta niezawodnego Krystiana Pomykała była natychmiastowa i obydwie drużyny zeszły do szatni przy remisie 1-1. W 26 minucie goście ponownie doszli do głosu za sprawą Szymona Urtnowskiego. Później nastąpił jednak 4-minutowy koncert gry gospodarzy. Najpierw Wojciech Magnus w taki sposób doprowadził do wyrównania. W 32 minucie Emil Młynarczyk znalazł sposób na pokonanie golkipera. A chwilę później dwukrotnie ukłuł przyjezdnych Pomykała, który po raz kolejny rozpoczyna wyścig po koronę króla strzelców grupy północnej pierwszej ligi. Na Kaszubach doszło do starcia Dragona Bojano z teamem Lembor, który przez wielu fachowców jest zaliczany do grona kandydatów do awansu. Początek meczu zdecydowanie należał do gospodarzy. W 7 minucie po koronkowej akcji z bliska trafił do siatki Kacper Ickiewicz. W 14 minucie kontratak skutecznie wykończył Arkadiusz Gieraszek i było 2-0. Z 60 sekund później kropnął z prawego skrzydła Gracjan Miszkiewicz, a Jarosław Ochar skapitulował. Po tej akcji powinien być remis, ale miejscowi ruszyli z kontrą i za sprawą Mickiewicza zdobyli bramkę na 3-1. W końcówce pierwszej odsłony przedłużonego rzutu karnego nie wykorzystał Mateusz Madziąg. A drugą odsłonę z dużym animuszem rozpoczęli Lemborżanie. W 22 minucie Miszkiewicz wykorzystał dokładne podanie ze skrzydła i zdobył gola kontaktowego. 120 sekund później był już remis, a błąd miejscowy wykorzystał Dominik Depta. W 33 minucie defensywa rywali znowu została rozmontowana, a na listę strzelców wpisał się Patryk Ziarko. W 37 minucie po bliźniaczej akcji na 5-3 trafił Piotr Łapigrowski. Dragoni zaatakowali, ale brakowało im skuteczności. W 39 minucie w taki sposób oszukał bramkarza Ziarko i było po meczu. Rozmiary porażki zmniejszył Przemysław Iwański. Do Siemianowic po wielu latach przerwy wraca poważny, regularny futsal. Na inaugurację pierwszoligowych rozgrywek miejscowy Futsal Klub 2016 zmierzył się z Max Farbeksem. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do Beniaminka, który ma w swoim składzie kilku zawodników ze sporym doświadczeniem ekstraklasowym. Najpierw Łukasz Jagiełło w taki sposób otworzył wynik spotkania. Chwilę później przypomniał o sobie futsalowym kibicom Michał Tkacz. Kiedy na 3-0 podwyższył Sławomir Pękala, stało się jasne, że zespół Piotra Kapusty czeka arcytrudna przeprawa na Górnym Śląsku. Potwierdził to krótko po zmianie stron Jagiełło, pakując piłkę do siatki po raz drugi. Piąty gol dla Siemianowic to efekt akcji Marcina Krzywki. W 36 minucie Michał Włodarek zdobył 6. gola dla Beniaminka. Goście, nie mając nic do stracenia, wycofali golkipera i zaczęli w końcu trafiać do siatki. Gola na 6-1 zapisał na swoje konto Wojciech Przybył. W końcówce piłka jeszcze dwukrotnie zatrzepotała w siatce miejscowych. Łupem bramkowym podzielili się Łukasz Mika oraz Tomasz Armatys.
Taktycznie zagrali chłopcy to, co chciałem i bardzo się cieszę. Może poza końcówką, ale wiadomo, jak się prowadzi 6-0, 6-1, no to ta koncentracja niestety gdzieś ucieka. Pod każdym względem odstawaliśmy, pod każdym względem byliśmy dzisiaj słabsi od naszych przeciwników. Jedyne, co nas może pocieszać, to to, że najsłabszy mecz sezonu już mamy za sobą. W Rzeszowie nowy pierwszoligowy sezon zainaugurowano ligowym klasykiem. Hejra podejmowało Oberland, który może w obecnej kampanii powalczyć o coś więcej niż środek tabeli. Pierwszej odsłonie kibice nie zobaczyli zbyt wielu bramek. W 11 minucie wynik otworzył wszędobylski niezmordowany Łukasz Krawczyk. Na to trafienie odpowiedział Łukasz Małek, dając przyjezdnym jasny sygnał do ataku. W 23 minucie Kąprakcice wyprowadził na prowadzenie Michał Bieniaz. Kiedy w 27 minucie do siatki posłał futsalówkę Patryk Kilian, stało się jasne, że dziki znalazły się w potrzasku. Zespół z Podkarpacia starał się atakować i dążył do odrobienia strat. Jednak w 36 minucie miejscowych dobił po tej akcji Rafał Gawin i komplet punktów pojechał na Opolszczyznę. Ciekawe zawody obfitujące w bramki zobaczyli kibice w Polkowicach. Miejscowy górnik Metrako doskonale rozpoczął zawody. Już w pierwszej minucie podanie z głębi pola na gola zamienił Marcel Wolan. Chwilę później powinno być 2-0, ale rzutu karnego nie wykorzystał Dawid Biały. To zemściło się w 11 minucie, kiedy Paweł Markowicz przymierzył precyzyjnie z dystansu. Kilkadziesiąt sekund później koszmarny błąd polkowickiej defensywy wykorzystał Maciej Ponikowski i było 2-1 dla GKS Ekon. Do przerwy wynik już się nie zmienił, ale krótko po zmianie stron Arkadiusz Lepki zdobył trzeciego gola dla Nowi. W 31 minucie bramkę kontaktową zdobył Patryk Potocki. Jednak goście nie zamierzali spuszczać stonu. 60 sekund później Dawid Dorowski trafił na 4-2 dla GKS-u. W 37 minucie gości mocno przybliżył do zwycięstwa tym trafieniem Andrzej Musiał. Górnika jeszcze raz poderwał do walki Wolan. Jednak ostatnie słowo należało do Markowicza, który ustalił wynik na 3-6. Do derbowej potyczki doszło w Tychach. GKS zmierzył się z Beniaminkiem z Gliwic. W 12 minucie napoczął rywala po tej akcji Wojciech Łasak. Odpowiedź Sośnicy była piorunująca. Najpierw Artur Łopatka doprowadził do remisu. A chwilę później Tomasz Dura dał próbkę swoich strzeleckich możliwości. W 15 minucie prowadzenie Gliwiczan podwyższył Wojciech Popiel. W taki sposób po raz kolejny receptę na pokonanie Patryka Puzia znalazł Dura. W 18 minucie gola do szatni zdobył Dura, czym kompletnie pociął skrzydła miejscowym. GKS było jedynie stać na zniwelowanie rozmiarów porażki. W 28 minucie drugiego gola dla Tyszan zdobył Filip Krzyżowski. Pierwszą wygraną Beniaminka w pierwszej lidze przypieczętował doświadczony Marcin Kiełpiński. To my narzuciliśmy tempo i mimo tej pierwszej straconej bramki potrafiliśmy pierwszą połowę wynikiem 5-1 skończyć. A mogło być jeszcze więcej, tylko niestety nasza nieskuteczność. Próbujemy w dalszym ciągu przemodelować system gry w porównaniu z innym sezonem. No i niestety nie wszystko jeszcze mamy dopięte na ostatni guzik. Dzisiaj przeciwnik obnażył kilka błędów naszych, które będziemy musieli niwelować w przyszłości. Po pierwszej kolejce liderem grupy północnej jest Wiktoria Sulejowa, która strzeliła aż 11 bramek ekipie FC10 Zgierz. Od fal startu rozpoczął pierwszoligowe zmagania AZS Gdańsk. Spadkowicz z futsal Ekstraklasy przegrał 1-2 na wyjeździe z Tafem Toruń. W kaszubskich derbach Górą Team Lęborg, który pokonał Dragona Bojano.
Na południu na szczycie tabeli UMC z Lublin akademicy pokonali na wyjeździe ekipę Profisport Wrocław 6-1. Do niespodzianki doszło w Tychach, gdzie GHS dosyć gładko przegrał z Sośnicą Gliwice. Po komplet punktów sięgnął również Beniaminek Siemianowic Śląskich.